Siema, siema, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie i w tym filmie pokażę wam najlepszy mikrofon dla youtuberów, podcasterów i do robienia kontentu na YouTubie i to jest Shure MV7 i to jest właśnie ten mikrofon, przez który właśnie teraz rozmawiam. Shure jest sprzedawany, jak sobie go zakupicie, przychodzi w takim, takim dużym, sporym dość pudełku, ma bardzo mocny tutaj uchwyt który możemy sobie na boomarmie przymontować. I teraz co jest takiego super w tym mikrofonie? No po pierwsze, jak sobie zobaczycie na dół, można go tutaj podłączyć przez XLR, ale można go też podłączyć przez USB-C. No i teraz ja mam w tej chwili, słyszycie, dźwięk po kablu USB-C. Można też mieć przedzmacniacz i podłączyć go przez XLR. Moim zdaniem, dlaczego jest to najlepszy mikrofon? Po pierwsze, jeżeli zaczynacie karierę na YouTubie i chcecie mieć bardzo dobry dźwięk, no to szukacie jakiegoś mikrofonu. No i wybieracie, no jeżeli macie mieć mikrofon podłączany na XLR, to musicie przez kupić mikrofon, no i koszty Wam bardzo rosną. Tanim rozwiązaniem będzie kupić po prostu mikrofon na USB. Tylko że są dwa problemy z tymi mikrofonami, albo nawet i trzy. Po pierwsze, bardzo dużo tych mikrofonów przesterowuje dźwięk i jeżeli w OBSie sobie ustawicie nawet limiter i tak ten przester słychać na nagraniach. Ja miałem przed tym mikrofonem dwa mikrofony na USB, na USB, jeden XLR i no niestety te dwa mikrofony USB mi przesterowywały. I druga sprawa, najważniejsza, bardzo często te mikrofony po prostu szumią. Jak podgłośnicie je na tyle, żeby dobrze was było słychać na nagraniu, słychać szumy i to nie jest fajne. Jest jedno wyjście. Można zastosować bramkę szumów, która jest w OBS-ie. Ona działa w ten sposób, że jeżeli nic nie mówicie do mikrofonu, to ona całkowicie wyłącza dźwięk. Z tego urządzenia, i w tym momencie nic nie słychać jest idealnie. Jak zaczynacie mówić, ta bramka szumów otwiera sygnał, i słychać wasz, wasz głos, i w tle troszeczkę minimalnie słychać ten szum. Minus jest taki, że czasami przy niektórych słowach ona się zamyka albo za późno otworzy i na nagraniu potem na streamie albo na nagraniu są niewyraźne niektóre słowa i to jest dość no jak dla mnie spora wada tego rozwiązania. No i takie są właśnie tanie mikrofony z jakieś 300-400 zł, nawet 500 USB. Z kolei tutaj jest szur który jest w tej chwili podłączony przez USB-C i on nie szumi. Mało tego jeżeli chcecie na przykład, macie duży budżet i chcecie kupić sobie najlepszy mikrofon, jaki jest, no to na pewno w tej chwili na numerem 1 to będzie Shure SM7B. Jest to mikrofon tylko i wyłącznie XLR. Mikrofon który jest używany przez wszystkich podcasterów, przez, no naprawdę, w studiach nagraniowych. Jest to rewelacyjny mikrofon od Szura, już taki w radiach jest używany i to jest taki klasyk. Tylko ten mikrofon też ma minus. Mianowicie, żeby dobrze napędzić ten mikrofon, on jest bardzo cichy i potrzebujecie bardzo drogi przedsmacniacza, tak jak w granicach 1000-1500 zł, żeby go dobrze napędzić. Bo jeżeli kupicie tani przedsmacniacz i ten Ikoniczny, najlepszy mikrofon, jaki tylko jest, to będziecie musieli go bardzo mocno podgłosić. A jak go bardzo mocno podgłosicie na tanim przezmacniaczu, to będziecie znowu mieć szumy. I teraz, dlaczego ten jest najlepszy? Mianowicie, jakość dźwięku jest bardzo dobra w tym szurze i można go podłączyć przez USB. Czyli nie musicie wydawać na przezmacniacz. Jeden problem. Nie macie szumów. Drugi problem, nie przesterowuje wam dźwięk. I trzy, jest niesamowita apka do tego mikrofonu. I teraz wam ją pokażę. No i zobaczcie, tu jest apka Motive Mix od Szura. No i tutaj mamy po lewej urządzenia, które są podpięte. Czyli mam tutaj kartę do przechwytywania obrazu. Mam głośniki. No i mam tutaj tego mojego Szura MV7. I słuchajcie, jak wejdziemy sobie teraz w apkę. Tutaj sobie klikniemy w ustawienia. To pierwsze co? To mamy gain, czyli głośność. Ja mam ustawioną ją na manualu. Z tego względu, że jak damy auto level, to nie będziemy mogli używać kompresora. A kompresor to jest, mam w tej chwili ustawiony na heavy. To jest, kompresor nam daje to, że niski, jeżeli mówimy do mikrofonu i mówimy cicho i mówimy głośno, to ten kompresor zgłaśnia. Słowa, które mówimy cicho, i ścisza słowa, które mówimy głośno, i wyrównuje ten dźwięk, żeby był dobrze słyszalny dla osoby, która będzie oglądać to na YouTube. Dalej mamy limiter. Limiter powoduje to, że ten mikrofon nie przesterowuje i ja go już na kilku live'ach na moim kanale YouTube'owym sprawdzałem i rzeczywiście nie przesterowuje. Dalej mamy ustawienie sobie monitora, czyli tutaj w mikrofonie. Można by podłączyć sobie słuchawki i możemy sobie odsłuchiwać nasz głos. Możemy też sobie odsłuchiwać pc Kolejnym kolejną opcją w apce jest Tone czyli dźwięk naszego barwa naszego głosu no ja mam tutaj ustawiony na dark ale jeżeli sobie przestawimy na natural to w tym momencie tak brzmi, brzmi ten mikrofon na ustawieniu natural. I jak ustawimy na bright, czyli na jasno, no tutaj ten głos się całkowicie zmienia. Ja na przykład bardzo lubię na dark, bo mi się podoba ten taki radiowy głos, taki ciemny. Ja sobie tutaj ustawiam go na dark i to jest świetna opcja w szurze i mi się naprawdę mega podoba. Kolejną opcją tutaj to są filtry i możemy sobie tutaj odpalić różne takie ciekawe efekty. Siema, Siema, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie. Cześć, cześć, witam bardzo serdecznie. To jest Shure MV7. Cześć, cześć, witam bardzo serdecznie. No, i z tymi tutaj efektami możemy sobie się pobawić. Może ktoś będzie chciał sobie jakąś stawkę stawić do początku filmu, albo poudawać księdza w kościele. Nie ma problemu. Real Time Denoiser to jest, to jest taki filtr, który powoduje, że jeżeli w waszym pokoju na przykład mikrofon, macie komputer na biurku i komputer, tam wiatraki sobie szumią, to ten Denoiser sprawia, że on wyłapuje ten szum tych wiatraków i go wycisza w czasie rzeczywistym. Świetna opcja. Popper Stopper. Popper Stopper jest to opcja, gdzie blokujemy sobie wszystkie takie można by powiedzieć wybuchowe zgłoski, czyli py, 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 Jak to działa? No, zobaczmy sobie. Ja mam oczywiście go włączonego. No, jest troszeczkę. Nie mam tutaj oczywiście gigantycznej różnicy, ale jest trochę lepiej. No i high pass filter. Ja go nie używam. Ale można sobie tutaj również zmienić ten głos. Nam też się zmieni w momencie, kiedy przyłączamy sobie high pass filter. Ja z niego nie używam. No i ostatnie rzeczy to są LEDy. Mianowicie w tym miejscu na mikrofonie mamy pasek z LEDami, który sobie świeci, jak mówimy. Ale on ma jeszcze, jedną, jeszcze jeden taki feature, mianowicie jak go sobie dotkniemy. To on się zmienia na czerwono i w tym momencie wycisza mikrofon. Więc, jak nie wiem, ktoś wejdzie Wam do pokoju, kiedy streamujecie, albo na przykład, nie wiem, jesteście gdzieś w hotelu i akurat, nie wiem, ktoś tam z obsługi wchodzi, musicie wyciszyć mikrofon. Świetna opcja, bardzo fajna. No i tutaj też możemy sobie kolory tych. Pasków zmieniać, jak chcemy, czy niebieskie, czy nie wiem. Może ktoś z Was używa green screena i nie chce, żeby tutaj ten pasek świecił na zielono, bo po prostu green screen będzie go wymazywać, więc może sobie zrobić, nie wiem, niebieski, fiolet. Możecie sobie sami tutaj ustawić kolory. No i słuchajcie, ta apka powoduje. Aha, no i mało tego. Jak sobie ustawicie w ten sposób w tej apce i podłączycie ten mikrofon do innego kompa, to te ustawienia są zapisane w mikrofonie więc powiedzmy, że macie mikrofon stacjonarny i sobie na nim streamujecie, nagrywacie YouTube, nagrywacie filmy i tak dalej, jedziecie na wakacje, bierzecie ze, swoją, ze sobą swój laptop, w tym momencie odłączacie ten mikrofon, podłączacie do swojego laptopa i macie ten sam dźwięk i na laptopie, gdzieś tam na wakacjach i w waszym setupie yy, YouTubeowym czy tam Twitchowym, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o podłączenie tego mikrofonu przez USB, jest to moim zdaniem najlepszy mikrofon, jaki w tej chwili można kupić. Nie wiem, czy mówiłem o cenie, ale cena tego mikrofonu to 1399 zł. Sporo, ale jakość, jaką on oferuje, jest warta tych pieniędzy. Dobra, to tyle. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz, i widzimy się w następnym moim filmie. Siema, cześć!